Cześć, mówi Szymek. W tym tutorialu w programie Blender 292 Beta chciałbym omówić, jak działa modyfikator Array. Na co trzeba zwrócić uwagę, aby móc coś takiego zrobić, co ja tu zrobiłem, aby to poprawnie mi kopiowało. Jedna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to jest to, jak dodajecie, zanim dodajecie modyfikator Array, muszę wam pokazać co i jak. Bo on krzywo działa i nie kopiuje rzeczy tak jak powinien. Aby ten problem rozwiązać, należałoby przypisać jedną rzecz i zaraz powiem. Tutaj muszę sobie jeszcze w widoku ortograficznie mój poligon przesunąć. Dlatego, że to posłuży mi do modelowania koszyka wiklinowego. Koszyk wiklinowy zrobiłem. Jeszcze nie dokończyłem i teraz pokażę, co zrobię, żeby to wzdłuż tego mi się tu przekopiowało, bo to jest wiklina i tu patyki będę wsadzał między to, żeby uzyskać efekt, jaki jest tutaj. Zapiszę sobie, aby nie robić od nowa. Dajmy opcję obiekt. Object, apply, all transforms. To jest ważne, bez tego array nie będzie działał poprawnie. I teraz nam się kopiuje poprawnie poligon. Tylko trzeba go też przesunąć, moi drodzy. Jak przesunęliśmy poligon, możemy dodać kopię tego poligonu. No jak widzicie, jest prawie że równo. Potem jeszcze to przesunę. Holender jest trochę krzywo. Będę musiał to poprawić. Wobec tego chyba muszę to pierwsze muszę też skonfigurować. No jest prawie idealnie. Z tym pierwszym zrobiłem podobnie. W widoku ortograficznym sprawdzę, czy kształty się odpowiednio nakładają na siebie. To ważne. A to, że widzicie te linie tu, to znaczy, że nie wyłączyłem opcji o nazwie Outline Selected. Akurat to jest przydatne. Chociaż niektórym może to przeszkadzać. Dajemy apply. Mam nadzieję, że się wam podobał tutorial. W następnym tutorialu chciałbym omówić, jak taki pierścień zrobić do kosza, bo to będzie naprawdę interesujące. Aczkolwiek nie jest to takie do końca łatwe, jak mi się wydawało, ale da się taki efekt zrobić. Życzę wam miłego dnia.